sport wyczynowy i zawody to jest tak naprawdę ta wisienka na torcie. Maraton jest taką dyscypliną i takim morderczym dystansem, że trzeba się naprawdę do niego solidnie przygotować. Są to kilkumiesięczne przygotowania. Trzeba mieć to wszystko poukładane od diety, poprzez trening, poprzez wypoczynek i sen. Trzeba mieć to wszystko spięte na ostatni guzik. Trzeba umieć sobie wyrobić takie pozytywne nawyki, dobre, aby nasze ciało działało często z automatu, automatycznie. 42 km to nie jest spacer na 5-10 km, jednak minimum, które trzeba osiągnąć, aby bezpiecznie i w zdrowiu przebiec maraton, to jest 90 km tygodniowo, 80 km tygodniowo. Ja jako zawodowiec staram się biegać 180 do 200 km tygodniowo, więc jest to naprawdę żmudny trening i ciężki kawałek chleba. Poznań bardzo ciepło mnie zawsze gości i przyjmuje. Kibiców na trasie też jest w miarę dużo, więc zdecydowanie polecam każdemu bieg w Poznaniu, dlatego ja sam zdecydowałem się na taki start. Wygrałem bieg półmaratoński w marcu. Jadę do Poznania w jednym konkretnym celu: wygrać bieg i pobiec rekord trasy.